Jesteście Beniaminkiem pierwszej ligi. Jak wygląda codzienność zespołu pierwszoligowego w Warszawie? Dopiero się troszeczkę uczymy tego poziomu rozgrywek. Jest to dla nas wyzwanie i organizacyjne, i sportowe. No ale postaramy się nie zawieść tutaj naszych sympatyków, kibiców i poradzić sobie z trudami właśnie pierwszoligowymi. No jest ciężko, ale jakby nie wychodzimy w roli dziewczynek do bicia, tylko po prostu wychodzimy na każdy mecz zmotywowane, głodne gry i głodne zwycięstwo. Jesteśmy studentkami w większości, tylko dwie zawodniczki od nas bodajże nie studiują na Akademii Wychowania Fizycznego. Reszta z nas tutaj studiuje. No, mamy dodatkowo dużo zajęć sportowych, które musimy pogodzić potem z treningami, ale jakoś dajemy sobie radę. Znamy się już dobrze, bo większość z nich pracowała ze mną w poprzednich sezonach drugoligowych. Część z nich jest wychowankami UKS Atena i staramy się łączyć właśnie młodzież, dużo młodzieży ze studentkami naszymi. Zaczęłyśmy w sumie przygotowania od takiej integracji, więc od samego początku jakby złapałyśmy bardzo dobry kontakt ze sobą, czuć tą chemię w zespole, trenuje nam się dobrze. Wiadomo, jest dużo rzeczy, nad którymi musimy pracować. Z meczu na mecz myślę, że jest coraz lepiej. Wiadomo, zawsze wychodzą jakieś braki, które staramy się na treningach poprawiać. A powiedz, jakie ambicje w tegorocznych rozgrywkach? Chcemy dobrze sobie poradzić właśnie z tą ligą, utrzymać się i ugrać tyle, ile się da. Tak powiem, nie jest to, nie mamy planów awansu, nie mamy też planu spadku, więc chcemy tworzyć solidne struktury na przyszłe sezony właśnie ligowego grania.